Poranna loża radiowa. Gościem Radia Opole jest dzisiaj Zbigniew Kubarańca, wiceprzewodniczący, wicemarszałek województwa opolskiego, przepraszam panie marszałku, i przewodniczący Platformy Obywatelskiej w mieście Opolu. Tak zaczęłam już mówić o sejmiku, dlatego dzień dobry, że dzisiaj sesja sejmiku się rozpoczyna i myślę, że ciekawym punktem dla mieszkańców i dla radnych też będzie punkt mówiący o podwyżkach dla radnych sejmiku województwa opolskiego. O ile wzrosną diety radnych, ale już tak w złotówkach, nie w procentach? No, wzrosną znacząco, zgodnie z nowym rozporządzeniem. Najwięcej wzrośnie wynagrodzenie przewodniczącego sejmiku, bo to będzie, jak dobrze pamiętam, 4290. Natomiast, a teraz ile jest? A teraz jest, nie chciałbym skłamać, tak, ale w okolicach 2700 zł. No to 2000 więcej. No, niecałe. Mhm. Natomiast radnego szeregowego z granicy 1000 chyba 600 zł wzrośnie o w okolicach 2600-2700. Więc no tak, to są. Natomiast no, tych podwyżek nie było od kilkunastu lat. Teraz nowe rozporządzenie dało takie możliwości. Właściwie wszystkie samorządy, od tych najmniejszych gminnych poprzez powiatowe po samorządy województw, te diety podnoszą. Dostosowujecie te stawki do właśnie nowego rozporządzenia, które zostało jakiś czas temu stosunkowo niedawno przyjęte przez parlament. Wzrośnie także wynagrodzenie marszałka województwa opolskiego. W sumie ta kwota, którą marszałek brutto otrzymuje, to jest ponad 20 tysięcy złotych. No, tak jak pani redaktor powiedziała, no to w przypadku marszałka akurat tutaj radni specjalnej możliwości nie mają, dlatego że rozporządzenie nakazuje podnieść wynagrodzenie wójtom, burmistrzom, starostom, marszałkom do 80% tej kwoty. Radni mogą tylko zdecydować, czy to jest 80, 90 czy 100%. Marszałek, no i tutaj ta podwyżka będzie ilu procentowa? Tutaj będzie podwyżka 100%. Ze względu na to, że marszałek największego samorządu, jakim jest samorząd województwa, który jest pracodawcą dla ponad 500 osób, a jeżeli zliczymy wszystkie osoby pracujące w jednostkach, w szpitalach, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, to jest to grubo ponad kilka tysięcy osób. Przed nami nowa perspektywa unijna, bardzo ważna, bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Pamiętajmy, że to wynagrodzenie jest zbliżone do wielu wójtów tego województwa, ale też w kraju, bo wynagrodzenie między wójtem a marszałkiem właściwie się specjalnie nie różni. Wójtowie po 20 tysięcy zarabiają? No tak, bywa. Panie marszałku, jeszcze jedna rzecz dotycząca sesji sejmiku województwa opolskiego. Uchwała dotycząca ochrony powietrza. Tym, czym można będzie i w jaki sposób ogrzewać swoje domy. Co się zmieni, jeżeli ona zostanie przyjęta? No, zmieni się to, że wycofujemy kopciuchy. Te piece, które najbardziej zanieczyszczają i te, które powodują największą emisję pyłów PM2,5 i PM10. Rozkładamy to w czasie, tak aby mieszkańcy województwa mogli się dostosować do tego, aby wymienić te piece na piece piątej kategorii, te, które powodują zdecydowanie mniejsze emisje, ale też dajemy ten czas na to, aby mieszkańcy województwa i tutaj ogromny udział środków unijnych mieli możliwość wymiany z dofinansowaniem źródeł ciepła. W tym roku było to kilkaset mieszkań, a w całym trzyletnim programie kilka tysięcy indywidualnych źródeł ciepła mogli mieszkańcy województwa opolskiego wymienić. Tylko cały czas chyba jest problem z tym, że nie mamy policzonych tych najstarszych kopciuchów do wymiany, bo dopiero trwa ich liczenie. Stąd program LIFE, który właśnie ma koordynatorów gminnych, którzy będą odpowiadali na to, abyśmy zrobili taką sensowną mapę i taką analizę tego, ile tych kopciuchów w danej gminie, bo my jako samorząd województwa sami nie jesteśmy w stanie policzyć, natomiast przy pomocy gmin, a gminy otrzymały od nas środki na to, aby przeszkolić tych pełnomocników, próbujemy zidentyfikować, ile tych najgorszych piecy
jest, ale z jednej strony są to te indywidualni odbiorcy, z drugiej strony są to instytucje. No, niedawno przekazaliśmy pieniądze przecież na wymianę starego ogrzewania w ogrodzie zoologicznym w Opolu, które kopciło i które mieszkańcy Opola zgłaszali, że Wyspa Bolka, która jest taką zieloną enklawą, jest właśnie kopcona ogrodem zoologicznym. Udało się te środki przekazać. Tak samo na szpital kliniczny, bo ci najwięksi emitują najwięcej. Skoro wspomniał Pan już o Opolu, to kilka dni temu, bo w ubiegły czwartek, odbyła się sesja Rady Miasta Opola. Na tej sesji radni mieli wyrazić zgodę na przekazanie marszałkowi województwa, mówiąc w skrócie, działki pod budowę nowego biurowca dla Urzędu Marszałkowskiego. Ten biurowiec miał powstać tam, gdzie będzie też centrum obsługi klientów Urzędu Marszałkowskiego, żeby wszystko było w jednym miejscu, łatwo było te wszystkie sprawy urzędowe załatwić. Prezydent wycofał się z tej uchwały mówiącej o darowiźnie działki, bo radni Platformy Obywatelskiej, radni miejsca, pan jest szefem Miejskiej Platformy, nie zagłosowali za podwyżkami biletów MZK. Jak pan ocenia to wydarzenie? No, cóż możemy powiedzieć, to mocno obniża wiarygodność współpracy pomiędzy miastem a samorządem województwa, bo jeżeli pan prezydent sam nas zaprosił do tego, abyśmy swoją nową siedzibę ulokowali właśnie w tym miejscu, aby było to takie miejsce usług publicznych. Samorząd województwa nie ma swojej głównej siedziby, tak zostało to skonstruowane po reformie. Do tej pory byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, natomiast wojewoda Adrian Czubak wyrzucił nas z Urzędu Wojewódzkiego, więc w pięciu różnych lokalizacjach wynajmujemy dzisiaj w większości pomieszczenia dla ponad 500 urzędników. Pan prezydent zaproponował, abyśmy nową siedzibę tam ulokowali, natomiast zmienił zdanie. Ale zmienił zdanie nie z pobudek merytorycznych, tylko politycznych. Znaczy nie spodobało mu się, jak niezależni radni Platformy Obywatelskiej zagłosowali, którzy zawsze głosują przeciwko podwyżkom. A umawialiście się wcześniej z prezydentem, że my panu poprzemy te podwyżki, a pan nam da tą działkę? No ale absolutnie nie. No, czym innym są radni miejscy, a czym inaczej innym jest samorząd województwa. Ale to Platforma i to Platforma Obywatelska. No to Platforma i to Platforma, no ale my w przeciwieństwie, nie wiem, może pan prezydent ma tak u siebie w klubie, ale my swoim radnym nie nakazujemy głosowania. Radni przyszli do mnie, mieliśmy wspólny klub i powiedzieli, że oni tych podwyżek nie poprą. Po pierwsze, są klubem opozycyjnym i pan prezydent wiedział o tym, że tych podwyżek nie poprą. Po drugie, sytuacja komunikacyjna w mieście jest na tyle trudna, że jeszcze do tego, gdzie wiele inwestycji drogowych nie jest zakończonych, podwyższać bilety MZK jest zbyt mocnym karaniem mieszkańców, a przede wszystkim zniechęcaniem do korzystania z komunikacji miejskiej. Podobnie, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. A pan prezydent użył pewnego rodzaju szantażu, czyli jeżeli wy nie popieracie, to ja wycofuję swoją uchwałę. My wczoraj, pani redaktor, mieliśmy też uchwałę zarządu, gdzie gdybyśmy poszli sposobem myślenia pana prezydenta, to przedszkole na Malince nie dostałoby dodatkowego dofinansowania w kwocie 2 milionów złotych. Natomiast my myślimy przez pryzmat nie danego interesu politycznego, ale dobra mieszkańców. I czyli przedszkole na Malince dostało dofinansowanie. Przedszkole dostało dofinansowane łącznie prawie 8 milionów złotych, tak jak przez ostatnie 2 lata przekazaliśmy prawie 80 milionów złotych dla miasta Opola. Centrum przesiadkowe, na których mieszkańcy Opole tak czekają, kiedy skończy się ten remont, ponad 30 milionów to są środki przekazane przez Urząd Marszałkowski. Ale to są środki unijne, a nie środki Urzędu Marszałkowskiego. No, ale to my przedzielamy te środki, tak? My je zwiększamy. Ale jak już wniosek złożony jest prawidłowy, to można nie przydzielić? No, można nie zwiększyć. Można nie zwiększyć, bo potrzeb w województwie opolskim jest więcej i nieraz mamy różne argumenty innych samorządowców, mówiąc, no dobrze, ale my rozumiemy, że Opole jest stolicą województwa, ale dlaczego kolejne miliony idą właśnie do Opola? To są zwiększenia, to są dodatkowe pieniądze, które trafiły. To nie są z wniosków, które prezydent wygrał, tylko jeżeli prezydent prosi, dołóżcie mi, tak, brakuje mi do przedszkola, to my dokładamy. Jeżeli prezydent mówi, brakuje mi do centrum przesiadkowego, to my dokładamy ponad 7 milionów. Natomiast z drugiej strony Kubalańca, tej współpracy, jak widać, nie ma. Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego, jest gościem Radia Opole. To nie koniec tej rozmowy, jeszcze będziemy drążyć temat na radioopole.pl. Zapraszam państwa, żeby się przyłączyć na naszą stronę internetową. Panie marszałku, mówi pan, prezydent mówi, że potrzebuje, dokładacie. Czy nadal będziecie dokładać, czy przestaniecie dokładać? Nie, oczywiście, że będziemy dokładać. My się na nikogo nie obrażamy.
prezydenci, marszałkowie są prezydentami i po jakimś czasie przestają nimi być. Natomiast to, co zostawimy po sobie dla dobra tego miasta i tego województwa, zostanie. Więc my się nie obrażamy. Natomiast czujemy się w pewien sposób, może nie oszukani, natomiast to zaufanie zostało mocno nadszarpnięte, bo tak jak mówię, to nie jest rzecz strategiczna. To my sobie bez tej działki poradzimy. Również ta kwota nie jest jakoś oszałamiająca, a prezydent mówi, że musi oszczędzać na Urzędzie Marszałkowskim. Mam nadzieję, że będzie na kolejnych sesjach również oszczędzał na innych rzeczach, a nie tylko na marszałku, bo to pokazuje pewną po prostu złośliwość. Prezydent uznał, że jeżeli radni opozycyjni postanowili go skrytykować, wstrzymując się od głosu i mówiąc, to nie ten czas, porozmawiajmy o tym, ale nie dzisiaj, gdzie tyle okoliczności, gdzie obywatele dostają tak mocno od rządu PiS-u, gdzie benzyna jest po 6 zł, gdzie ceny galopują, gdzie za chwilę podwyżki cen prądu i gazu jeszcze bardziej obciążą domowe budżety, abyśmy my jeszcze jako samorząd sobie nie dowalali. Z drugiej strony prezydent też dużo mówi o wspieraniu się samorządów właśnie, chociażby na tym, jak ucierpiał z Polskiego Ładu, a potem jak przychodzi do konkretnych decyzji wspierania jednego samorządu dla drugiego, tego wsparcia nie okazuje. My na pewno na mieszkańców Opola miasta się obrażać nie będziemy. Pana prezydenta też się nie obrażamy, bo to nie ten poziom i to by było dziecinne. Będziemy dalej wspierać Opole. Jesteśmy przed bardzo dużą batalią z ministerstwem, aby wpisać kontrakt terytorialny, prawie 200 milionów złotych na dalszą część obwodnicy Piastowskiej i na most na przeprawę przez Odrę. I to są rzeczy, jeżeli uda się to wpisać, to przecież będą też sukcesem pana prezydenta. Myślę, że mam nadzieję, że pan prezydent w jakiś sposób przemyśli tę sytuację, bo ona nie powinna się zdarzyć. Ale się zdarzyła, więc co teraz? Czy Urząd Marszałkowski będzie szukał innej działki? Czy będziecie chcieli porozmawiać z prezydentem? Czekacie, aż on wyciągnie rękę, albo chcecie się umówić na spotkanie? Czy jednak może dojść do przekazania tej działki? Czy odpuszczacie temat, szukacie innej lokalizacji, albo nie budujecie w ogóle tego biurowca? Będziemy patrzyli po naszych zasobach. Mamy trochę ziemi na terenie miasta Opola, które należy albo bezpośrednio do samorządu województwa, albo do jednostek czy spółek podległych. Popatrzymy też, co jest na rynku komercyjnym. Mamy wielu przyjaciół w gminach sąsiednich, którzy chętnie by widzieli taki gmach u siebie. Ale naprawdę, budować budynek Urzędu Marszałkowskiego poza centrum Opola, tylko gdzieś na obrzeżach w sąsiedniej gminie. Pytanie, jak to będzie służyło mieszkańcom? I co tam będzie ulokowane? Czy to będzie obsługa? Sejmik zawsze będzie i zarząd województwa będzie w Opolu. Natomiast budynek może być gdzieś na granicy. Miasto Opole dzisiaj jest tak duże, że czasami nie wiadomo, czy to już jest gmina wiejska, czy to dalej jest granica Opola. Ale ten budynek to ma być, obsłudze mieszkańców, czy to mają być tam przeniesione takie wydziały, które akurat Urząd Marszałkowski nie mają? Ogólnie nie obsługuje albo w bardzo małej ilości klienta indywidualnego. My nie wydajemy dowodów, prawo jazdy, my nie wydajemy, nie zajmujemy się indywidualnym odbiorcą, bardziej obsługujemy firmy, obsługujemy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje związane z środkami unijnymi. Ale oczywiście to jest w ostateczności. Myślę, że będziemy szukali tej działki gdzieś w okolicach miasta Opola, ale przede wszystkim w swoich zasobach. Nie będziemy drugi raz marnowali wielu miesięcy rozmów, bo to niestety trwało, tak? Po tej decyzji urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Miasta Opola dogrywali szczegółów, którym finałem właśnie miało być przekazanie tej działki. I jaka jest teraz wiarygodność miasta? A długo takie dogrywanie szczegółów trwa? Kilka miesięcy, bo to gdzieś w okolicach wakacji prezydent pierwszy raz mówił o tym, że nas zaprasza do tego, abyśmy ulokowali tam swoją nową siedzibę. I teraz co? Znów radni nie zagłosują, zgodnie z wolą prezydenta, tak jak powtarzam, radni niezależni, i znów prezydent się na nas obrazi. Słabo to wygląda. Partner straci wiarygodność.
Wróćmy jeszcze na chwilę do sesji sejmików województwa opolskiego. Przewiduje pan, że będzie spokojna, czy będzie burzliwa? Myślę, że będzie spokojna. Specjalnie przewodniczący sejmiku zwołał na tydzień wcześniej prezydium, w którym uczestniczą wszyscy przewodniczący klubów, którzy zasiadają w sejmiku. Jest zgoda co do podwyżek wszystkich radnych. Jest zgoda co do podniesienia diet. Akurat mnie i pozostałych członków zarządu to nie dotyczy, bo tak jest skonstruowana ustawa, że jeżeli zasiada się w zarządzie województwa, to diety się nie pobiera. Więc, diety radnego. Tak, diety radnego, więc ja tylko mogę i wyłącznie jakby pozazdrościć kolegom, ale my tych diet nie pobieramy. A wynagrodzenie wicemarszałków i członków zarządu województwa również wzrośnie, czy tylko wzrośnie wynagrodzenie marszałka? No, sejmik przyjmuje wynagrodzenie marszałka, natomiast na ile marszałek będzie hojny w stosunku do swoich współpracowników. Bo to on ustala wasze wynagrodzenie. On ustala nasze wynagrodzenie. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Nie zatrzymuję dłużej, bo pewnie konferencja przed sesją sejmiku już niedługo. Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego i szef Platformy w mieście Opolu był gościem Radia Opole. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo.